trochę się obawiam, bo to są takie malutkie stacje. Nie wiem, czy tam uda mi się zatankować ciężarówkę. To jest ten minus w ciężarówkach, które nie mają komputerów, bo jak jeździłem wcześniej Volvo, to Volvo miało komputery i pokazywało mi, ile palę z galona, ile przejechałem, ile spaliłem, ile jeszcze mogę przejechać. Tutaj się domyślam. No, pali się teraz. Nie no, ta ciężarówka jest mocna. Już w tej chwili nie pokazuje, że jest rezerwa. Nawet pokazuje, że mam ponad rezerwę. Jest na białym, a nie na czerwonym. Mianowicie sprawa jest taka. Sprawdzam paliwo. Mam zajebiście profesjonalną miarkę. Otwieram baczek. Słyszałem o takich gościach, znaczy o gościu, co z papieroskiem przyszedł i było bardzo gorąco. Dieselek był nagrzany, a on z papieroskiem i z latarką zaglądnął do środka. Obudził się w szpitalu z poparzoną twarzą. No i tyle mamy. Tyle jest paliwa. Tutaj mam kolejny baczek. No i znowu miareczka do środka. Bo nieraz jest tak, że nie zawsze z jednej i z drugiej strony jest tyle samo. Ale jest dobrze. Dobra. Także na razie spokojnie. Mogę sobie przejechać 100, 150 mil.